Dobra, witam was kochani w kolejnym scenariuszu niesamowitej gry Horror Warkham. Dzisiejszy scenariusz to Zagubieni w czasie i przestrzeni. Właśnie wróciłem z pracy i nie ma co się obcyndalać. Zaczynamy. Przejście przez portal ciężko porównać z czymkolwiek, co do tej pory doświadczyłeś. Czujesz, jak twoje ciało wygina się i zniekształca, pędząc pomiędzy wymiarami do wyznaczonego celu, miejsca, które przekracza granice ludzkiego pojmowania. Chaotyczna podróż nagle dobiega końca i wszystko cichnie. Początkową dezorientację zastępuje uczucie grozy i osamotnienia. To obce miejsce jest niepojęte, nie jesteś w stanie ogarnąć go swoim ludzkim umysłem. Krajobraz jest surrealistyczny i dziwny, a architektura przeczy prawom fizyki. Jesteś tak daleko od domu, że dom wydaje się teraz wyblakłym snem, który ledwie możesz sobie przypomnieć. Nawet jeśli znajdziesz wyjście z tego strasznego miejsca, czujesz, że już nigdy nie będziesz taki jak dawniej. Dobra, elegancko. Już jest to rozstawione. Widzę, że dalej nie ma co czytać, nie wolno czytać. Git, elegancko, dobra. Mamy Nathaniela Cho, Rolanda Banksa i Daisy Walker. Wszyscy są w innym wymiarze. Patrzycie zapartym tchem na wirujące kolory, nieprawdopodobne kąty obcego świata. To czyste szaleństwo. Cyk, odwracamy. No, zasłona równa się 6. Wymuszony. Kiedy dowolna lokalizacja opuszcza grę, porusz na inny wymiar każdego badacza oraz każdego niebędącego w zwarciu wroga z danej lokalizacji. Ten efekt nie może zostać anulowany. Mamy tak, akcji pierwszy A. Nie z tego świata. Musicie jakoś odszukać drogę w tym obcym wymiarze i dotrzeć do węzła, o którym wspominała księga starego Whiteleya. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań. Wybierz lokalizację odrzuconą przez ten efekt i rozpatrz jej zdolność odkrycia. Czyli za jedną akcję możemy odrzucić trzy karty stali spotkań. No i tajemnica pierwsza, 1A. Ścieżki dźwięków i kolorów ciągną bez końca w każdym kierunku między niepojętymi budowlami i bujną, obcą przyrodą. Krawędzie między obiektami są postrzępione, nieustannie się ruszają. Czujecie się, jakby wywracało wam skórę na lewą stronę. Wymuszony. Po tym, jak zostaniesz poruszony do lokalizacji przez efekt karty spotkania, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. Po tym, jak zostaniesz poruszony do lokalizacji przez efekt karty spotkania, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. Pojebane. Sensu, ludzie, to jest przecież bez sensu. No ale dobra, zaczynamy. Trzeba będzie badać. No dobra. To pani Daisy zaczyna jako pierwsza, jako główny badacz. Albo nie. Może nie chodzi się najpierw uzbroją, co? Pan Roland Banks zacznie jako pierwszy. Chociaż pani Daisy będzie głównym badaczem, ale to już nie ma większego znaczenia. I pan Roland Banks kładzie sobie na łapkę kaliber, Colt kaliber 32. Ma tu 6 nabojów. Dobra, teraz trochę się czuję bezpieczniejszy. Jak coś się nam pojawi, to jestem uzbrojony. To może poszukam za jakimiś możliwościami. No i pan Roland Banks odrzuca trzy wierzchnie karty i wybiera lokalizację, do której może trafić. Ale tu nie ma żadnej lokalizacji, więc wybiera kolejne trzy karty. Jest rozdarta przestrzeń, mroczna fala. Odkrycie. Umieść rozdartą przestrzeń w grze. Wymuszony. Koniec rundy. Umieść jeden żeton zagłady na rozdartej przestrzeni albo ją odrzuć. Odkrycie. Umieść rozdartą przestrzeń w grze. To był jego ostatni ruch, więc się zasłania, ale to ma mroczna fala, czyli jeszcze jedna karta spotkania trafia. No ale to jest też lokalizacja. No w sumie jak lokalizacja, to lokalizacja. Odkrycie. Umieść pryzmatyczną kaskadę w grze i odrzuć losową kartę z twojej ręki. Wymuszony. Po tym jak z pryzmatycznej kaskady zostanie usunięty ostatni żeton wskazówki, odrzuć pryzmatyczną kaskadę, czyli ostatnia. To jest wpisane ostsytni. No dobra. Jedziemy. Bardzo ciekawa. Aha, właśnie, tu jest 4 żetony zagłady, ale ja daję 6, bo ja chujowo gram, więc
Więc daję sobie 6. Taki tu ma są 3 wskazówki, to jest jedna wskazówka. Przepraszam, 3 wskazówki. No ale niestety pan Ron Baines nie może. Odkrycie myślę, że... No i właśnie, on, Ron Baines odrzuca jedną kartę ze swojej ręki losową. No i niech będzie. Odrzuca tą inspirującą obecność. No trudno się mówi. Nie będzie nikt zainspirowany twoim postępowaniem. To teraz pani Daisy zagrywa, proszę państwa, skrót i umieszcza skrót w innym wymiarze. Szybka, zagraj tylko podczas swojej tury, dołącz do twojej lokalizacji. Lokalizacja, do której dołączona ta karta, zyskuje skrót. I za pomocą tego skrótu porusza się panienka do pryzmatycznej kaskady. Czyli na razie użyła jednego ruchu. No i dobra, no i bada. No i od razu bada lokalizację. Ma jeszcze 2 ruchy na badanie i będzie badała, tak czy siak. Czy się to komuś podoba, czy nie. Bada. 0. Udało się zbadać. Jest pierwszy żeton wskazówki. Bada. -1, ale i tak jej się udało zbadać. Czy to był jej drugi ruch i udało jej się zbadać, ma panienka 2 żeton wskazówek i to jest jej koniec jej ruchu. Pan Cho wbiega tutaj. A poczekajcie. Wymuszony. Po tym jak zostaniesz poruszony do lokalizacji przez efekt karty spotkania, otrzymujesz 1 punkt przerażenia. Ale przez efekt karty spotkania. A nie jestem poruszony przez efekt karty spotkania. Dobrze. Dobrze, nie ma. Okej, okay. czy pan Cho się uzbroi jakoś? Pan Cho sobie położy ochroniarza, będzie miał sprzymierzeńca, to jest jego pierwszy ruch. Drugi ruch to przechodzi do rozdartej przestrzeni i trzeci ruch bada. Kurwa, oczywiście. Odkryj nowy żeton, jeśli test zakończy się porażką po tym teście umiejętności, odrzucaj karty z wierzchu talii spotkań, dopóki nie odrzucisz lokalizację. Umieść tę lokalizację w grze i porusz się na nią. -1. Zbadał. Udało się. Wymuszony. Koniec rundy. Umieść 1 żeton zagłady na rozdartej przestrzeni albo ją odrzuć. Ale nie odrzucam jej, ponieważ mam wskazówkę, czyli ona odpada, ponieważ została zbadana. Pięknie. Pan się wycofał. Kit. Przez efekt. A przepraszam, on nie mógł zagrać ochroniarza. On nie mógł zagrać, bo to nie jest sprzymierzeniec, przepraszam. Czyli nie zagrywa go. Nie szkodzi. Czyli nie ma ten ruch cały czas, czyli ma jeszcze jeden ruch. To tym jednym ruchem dobierze sobie kartę. Dobra. Git. I koniec, proszę państwa. Wrogów nie ma. Odświeżenie kart akcji, czyli odświeżamy. Skrót się odświeża. To też się odświeża. Każdy dobiera po karcie i po żetonie zasobu. No i dobra, ja mówię, kurwa stary, co ja tam widziałem, jakieś dziwne kształty, dziwne postaci, ale żadna nie poruszyła się w moim kierunku, tylko ten. Dobra, co ty pierdolisz, mnie to nie interesuje kompletnie, lepiej zajmijmy się ubraniem, ale naprawdę stary, ja cię nie szokuję, stary, ja ci wierzę, ale nie chcę tego słuchać, bo mi psychika zaraz siadzie, rozumiesz, ja tu jestem najsłabszy psychicznie z wszystkich, w
Więc nie opowiadaj mi tyże, o tych rzeczach. Po prostu jest przeciwnik, każ mi strzelić, strzelę w niego i tyle. Ale nie rozmawiajmy o tym, co tu się dzieje. Jestem prawdziwym mężczyzną. Wrócę do domu, nie będę o tym rozmawiał z nikim i będę zachlewał smutki alkoholem. Bardzo dobry pomysł. No, dobra. I tyle sobie pogadali. Jak facet z facetem. Lecimy z tym koksem. Jedna rzeta zagłady. Jedna rzeta zagłady. Przecież tu jest tego, kurwa, jest tego sporo. No dobra, niech będzie. Gramy na zasadach, że 4 rzetony zagłady i rusza to do przodu. Chociaż i tak pewnie skoczę wtedy w pierdol, ale trudno się mówi. Pani Daisy bierze kartę spotkania. Bezkresny, odkrycie. Umieść bezkresny moc w grze i stracić 2 żetony zasobów. Wymuszony. Po tym jak dowolny badacz opuści bezkresny most, umieść 1 żeton zagłady na bezkresnym moście albo odrzuć go. Czyli stracić 2 zasoby. Panienka traci 2 zasoby. Pan Banks. Zepchnięty w otchłań. Urok. Odkrycie. Wybierz i wtasuj do twojej talii niefabularny, kontrolowany przez ciebie atut i odrzuć 3 wierzchnie tarty z twojej talii. Jeśli zresztą zostanie jakakolwiek kopia danego atutu, otrzymujesz 2 punkty przerażenia. No i super. Atut kontrolowany poszedł cię jebać. Nie znając życie, prawie zawsze go wylosowuję w pierwszych trzech kartach. A oczywiście nie będę tasował po chamsku. Oczywiście nie będę kasował ten po chamsku. O kurwa, upadły mi na karty na ten nielaczo. Oby nie wyszło, że ten. Ja pierdolę, żeby się nie pomieszały. Czekajcie. Muszę teraz karty policzyć. Zatrzymam na chwilę. Dobra, chyba mi się karty nie popieprzyły. Mam nadzieję, że się nie popieprzyły. Jak się popieprzyły, to cóż, Cho albo Bank stracił jakąś kartę. No i zobaczymy. I co? Odrzuć 3 wierzchnie karty z twojej talii. Nie została odrzucona, ale za to zacieranie śladu zostało odrzucone. Super. Przynajmniej jedno gówno zostało. I Banks. Sługa czyhającego. Polowanie najniższa. Łowca. Kiedy sługa czyhającego cię atakuje, odrzuć 2 wierzchnie karty z twojej talii. I on atakuje pana Cho. I jest bardzo niefajnie. Bardzo niemiło się robi. I jest polowanie najniższa łowca. No to trzeba się skupić teraz na kuźwianiu tego kolesia. A i zapomniałem powiedzieć. Pan Roland Banks miał 5 punktów doświadczenia i wydał je wszystkie 5 punktów doświadczenia, żeby mieć jedną szybkość więcej. Takie udogodnienie sobie zastosowałem. Mhm. Więc robimy tak. Czy pan coś będzie z nim naparzał? Pasowałoby tak zrobić, ale może. Tak, pan Banks włoży sobie w łapkę maczetę za 3, więc traci te 3. No. To jest pierwszy ruch i drugim ruchem atakuje sługę czekającego. Do tego ataku zostajesz plus 1. Jeśli ten atak zadaje plus 1 obrażenie, jeśli dotykła na drugi jest jeden drugim nadający się to. Ten atak zadaje jedno obrażenie i plus 1 obrażenie, jeśli jest atakowany wróg, jest jedynym wrogiem znajdującym się z tobą w zwarciu. Nie, czyli dostaje normalne obrażenie. Dobra, rezam go tak czy siak, nie? Plus minus 1. Udało się, kolej dostaje obrażenie. Ale ten atak zadaje plus 1 obrażenie, jeśli zaatakowany wróg jest jedynym wrogiem znajdującym się z tobą w zwarciu. On nie jest z tobą w zwarciu, tylko z kimś innym, więc jeszcze jeden strzał na mordę. 0. Udało się. Cyk, ma 2 obrażenia. Dzięki stary, kurde, nie wiem czy mi się uda go pokonać. Pokonasz go pewnie. No i co, on mu wymierza 3 lepy. 3 lepy od co? Czy może coś może zagrać? Kurde, źle to rozegraliśmy. Źle to rozegraliśmy. Mógł on od razu. Mhm.
Dobra, dodaję sobie kartę do umiejętności. Używam tę kartę i do ataku i atakuję tego śmiecia. Tym atakiem. Cyk. Minus 1, udało się. Jeśli minus 1, on ma 5, minus 1 to ma 4, czyli tak. Jeśli ten test umiejętności zakończy się sukcesem podczas ataku, dany atak zadaje plus 1 obrażenie. No tak, czyli plus 1 obrażenie, czyli dostał 2 obrażenia. Świetnie. No i teraz zwykłym atakiem jeszcze go dobijam. Zwykłym atakiem go dobijam. Kurwa, śmieć. Muszę jeszcze raz losować. Haczyk. Nie, przepraszam. Kiedy zadajesz. A nie. Gówno. Czyli jednak jeszcze raz losuję. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jeden strzał. Minus 3. Jeśli Oksotot jest w grze, atakujecie po tym teście umiejętności. Nie. Minus 3. Ale się nie udaje. Czyli odrzucam. Poczekajcie, a czekajcie, nie udaje się? No nie, nie mam żadnej karty, żeby to obronić. Pierwszy atak, drugi atak. A, dobra, to odrzucam kartę spotkania, dopóki nie znajdę lokalizacji. I wtedy lokalizacja się pojawia w grze. A jest, są drzwi międzywymiarowe. Jedna na badacza, wskazówka. Odkrycie. Umiesz drzwi międzywymiarowe w grze, następnie dobierz najbliższą wierzchu kartę z cechą urok ze stosu odrzuconych kart spotkań. No i pan urok. Odkrycie. Dokonaj test 5 na głowę za każdy punkt, który chce się nie powiedz porażką, odrzuci wierzchnią kartę z twojej talii. 5 na główkę, on ma 3 główki, więc pan sobie się wesprze dwoma główkami, jest już 5 i pan Czoł go wesprze jedną główką, czyli ma już 6, a ten jeszcze się wyleczy jedną główką. Dobra. Zobaczymy, czy się uda. Czyli ma główki 5, 6, 7. Minus 1, minus 1. Udało się. Udało się i z racji tego, że te zakończy się sukcesem, mogę dobrać jedną kartę. Dobra, dobrałem. Dobrałem, udało się. Wymuszony. I od razu muszę się przemieścić na tą lokalizację, czyli przemieszczam się z sługą czyhającego. Wymuszone. Jeśli na koniec swojej tury znajdujesz się na drzwiach międzywymiarowych, musisz wydać 2 żetony z zasobów albo wtasować drzwi międzywymiarowe do talii spotkań. No dobra, przemieszczam się. To był jego pierwszy ruch, mimo wszystko, ponieważ nie. Tak. A nie, to był jego drugi ruch. Drugi ruch. Robi kolejny. Dobra, robi kolejny atak pan Cho. Pan Cho robi kolejny i to jest jego ostatni ruch. A właśnie, bo ten już skończył swój ruch. Minus 1, udało się, pokonał skurwysyna. Dobrze. Jezus, pokonał frajera. Frajer idzie do punktów zwycięstwa, robi jego ostatni ruch, więc jest tutaj. Dobra. Nie zostałem tutaj poruszony przez efekt karty talii spotkania, więc nie mam punktu przerażenia, jakby co. I pani Daisy bada lokalizację swoją, oczywiście.
że bada. Czacha, oczywiście, czacha. Co daje czacha? Minus 1 za każdą lokalizację z cechą ponadwymiarowa. 1, 2, 3. Czyli 2, a i tak zbadała. I tak sobie poradziła, zbadała. Są trzy wskazówki. Ponadwymiarowa przepada. Potem jak z prismatycznej kaskady zostanie usunięty ostatni rzutem wskazówki, odrzucił prismatyczną kaskadę. Spadła. I to jest efekt karty spotkania, czyli panienka dostaje jeden punkt przerażenia. No, a czekajcie, wyciągnę kluczyki z tego. Panienka dostała jeden punkt przerażenia. Dwa, no niefajnie jest, niefajnie, bardzo niefajnie. No to nie jest efekt karty spotkania. Bez sensu. No ale trzeba będzie sobie jakoś radzić. Czyli to był pierwszy ruch. Drugim ruchem leci skrótowcową. Czekajcie. No to nie jest efekt karty spotkania. To po prostu każdy efekt to jest po prostu. Tak. Dobrze, to jest efekt miejscowości, a nie, lokacji, a nie karty spotkania. Nie ma punktu przerażenia. Zajebiście. Czyli w ten sposób ona się rusza tutaj. Czyli wykonała jeden ruch, ma jeszcze dwa i pytanie, czy może zbadać. Robi badanie. Ona robi badanie za jeden punkt. I robi badanie, to jest dwa. Tak. Jest minus jeden, czyli zbadała tą lokalizację, ale zagrała kartę, że mogę z sąsiedniej lokalizacji wziąć żeton wskazówki. Czyli z tej, która ma większą zasłonę, biorę żeton wskazówki. Mamy już w takim wypadku 5 żetonów wskazówek. A jak jest z poruszeniem sprawy do początku? Ten. Aha, czyli dwie na badacza i tyle. Okej, dobra. I jeszcze raz badamy. A badamy poza akcją, nie? Zero. Udało się. Zbadała. Zbadała. Czyli. To nie wymaga ruchu. 6 kotówek oddajemy, ruszamy akty do przodu. W oddali migocze jakieś światło, więc ruszacie w jego stronę, żeby to zbadać. Widmowe światło oddala się od was, szybując przez dziwne portale, zapętlone schody i bariery, których wcześniej nie odważyliście się przekraczać. Wątpicie, żeby udało się wam samodzielnie odnaleźć węzeł, więc ruszacie za światłem z nadzieją, że prowadzi was we właściwym kierunku. Umieść w grze odłożoną na bok lokalizację krawędź wszechświata. No i umieszczam w grze i umieszczę ją tutaj. Czemu nie? Niech będzie tak daleko. Tam są dwie wskazówki na badacza. Niech będzie daleko. To jest to będzie symbolizowało. Symbolizowało będzie to zakręcenie w sposobie poruszania się pomiędzy tymi obiektami. Aby poruszyć się na krawędź wszechświata, musisz mieć co najmniej dwa żetony wskazówek. Badacze znajdujący się na krawędzi wszechświata nie mogą dobierać kart podczas fazy utrzymania. Ulala. Czyli muszę jeszcze dwa. Wymuszony. Potem, jak dowolny badacz opuści bezkresny most, umieść jeden, że zakłada bezkresny most albo odrzuć go. Dobra, ale żaden badacz tutaj nie opuścił tego. Elegancko. A tu umieśmy. Jeśli na koniec twojej tury znajdujesz się na drzwiach międzynarodowych, musisz wydać dwa żetony ze sobą albo stosować drzwi międzynarodowe do talii spotkań. Czyli czy wydamy, czy chyba nie wydamy. Chyba nie wydamy. A, i ona też skończyła swój ruch. Okej. Okay. Git. Czyli tak, akt 2a. Podążacie za błędnym ognikiem, choć zdradziecki krajobraz nie ułatwia wam pościgu.
I tutaj akcja, zaruch akcji. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań, wybierz lokalizację odrzuconą przez ten efekt i rozpatrz jej zdolność odkrycia. Cel, jeśli badacz poruszy się na krawędź wszechświata, talia aktów postępuje. Czyli, aby poruszyć się na krawędź wszechświata, musisz mieć co najmniej dwa żetony wskazówek, czyli każdy badacz musi mieć dwa żetony wskazówek. Każdy badacz. Czyli to nie jest tak, że jeden, czy każdy. Dobra, wyczerpujemy. Cyk, cyk, cyk. Każdy dostaje po zasobie. Jeden zasób, drugi, trzeci. Każdy dostaje po karcie spotkania. Cyk, cyk. Cyk, pani Daisy będzie pierwsza. No to nie dobrze. Pani Daisy nie może tam sama wejść, czyli trzeba będzie musiał tutaj badać. Bam. No dobra. Nie ma co kminić. Odświeżyłem wszystkie karty. Odświeżone, odświeżone. Wrogów nie ma. Wrogów nie ma. Czyli... jeden żeton zagłady. Spotkanie, karta spotkania dla pani Daisy. Bezkresny most. Kolejny. Czyli są dwa żetony wskazówki tutaj. Dobra. Umieć bezkresny most w grze i stracić dwa żetony zasobów. To pani Daisy traci dwa żetony. Dobra, pan Roland Banks łapie. Itian Obserwator go atakuje. Polowanie na kolesia, który ma najmniej kart na ręce, no ale cóż. Wymuszono, kiedy Itian Obserwator zaatakuje cię, odrzuć jedną losową kartę swojej ręki. Jeśli nie możesz, Itian Obserwator zadaje w tym wypadku, w tym ataku, jedno wrażenie plus jedno przerażenie. Spoko. I pan Cho dobiera kartę. Itian Obserwator, to samo. I teraz pan Cho się będzie z nim też był. No ten fajnie. Nie dobra. Nie ma tragedii. Pan Cho atakuje swojego Itiana, obserwatora. Dodaje sobie dwie pięści do tego ataku. Wydaje jeden żeton ze sobą. Czyli ma 6. Minus 2. Udało się. I karta mówi tak. Jeśli ten atak zakończy się z powodzeniem przeciwko nieliternemu wrogowi, pokonaj danego wroga. Czyli ten obserwator po prostu ginie przy pierwszym strzale. Dziękuję. Zamieciowy. Bardzo ładnie. Udał radę. Czy coś jeszcze pan Notariusz co robi? Pan Notariusz będzie po prostu padał to miejsce. Nie ma kart. Nie ma kart. Pani Daisy może mu pomoże. Pan Daisy mu daje jedną książkę. Niech spróbuje pan to zbadać. Bo pan Cho nie może. Sam z siebie. No dobra, pan Cho bada. Próbujemy. Zero. Udało się. Pan Cho ma jedną wskazówkę. Wiecie o co chodzi. I pan Cho jeszcze raz bada. Próbujemy zbadać za psiciul. Zero. Udało mu się zbadać. Cyk. Zapomniałem. Jeśli na koniec twojej tury znajduje się na rzęch między wiarami, musisz wydać dwa żetony zasobów albo wtasować ten. No to wydaje. Pani Daisy nie ma, ale chuj tam. Trudno się mówi. I tak wyjebało ich tutaj. Cyk. Pan Cho ma dwa żetony. No i ma pan Cho ma jeszcze jeden ruch. I pan Cho zaatakuje tego Itiana Obserwatora. Czy może jakoś mu konkretnie coś konkretnego zastosować? Tak, zastosuje. Dwa żetony wyda. I do tego ataku dostajesz plus jeden. Jeśli to zakończy się sukcesem, możesz ponownie walczyć z danym wrogiem. Czyli to jest drugi atak.
Zero. Udało się. Czyli dostaje jedno obrażenie i ma jeszcze Pancho kolejny atak na tego kolesia. To jest jego ostatni ruch. Plus jeden. Udało się. Do tego ataku dostajesz plus dwa i zadajesz plus jedno obrażenie. Czyli pan Itian już ma trzy obrażenia. Pancho jest wyczerpany, ale wystarczy jeszcze jedno obrażenie. Czyli pan Banks musi zasunąć. Pan Banks mu zasunie. I ten, poczekajcie. Kiedy zdajesz obrażenie wrogowi poprzez kartę wydarzenia, z karty wydarzenia zadaje jedno dodatkowe obrażenie. A, czyli zginął. Jedno obrażenie dodatkowe zadał mu z tej karty. Dzięki, Cho. Proszę bardzo. Akurat w bitwie jestem dobry, gorzej z pomyślunkiem. No i dobra. Niestety pan Banks, no właśnie, jest problem. Jest taki problem. Jest taki problem, że pan Banks nie ma tutaj lokalizacji, które może zbadać, żeby mieć dwie wskazówki, bo jest głąbem, więc wykorzystuje pierwszy ruch, żeby jakąś lokalizację znaleźć. Nie ma lokalizacji. Wykonuje drugi ruch. Jest. Jest lokalizacja z prostymi wskazówkami. Jest. Jeden. I to jest jedna wskazówka, ale ta wskazówka mu się przyda. Mimo wszystko. Jest. I wykorzystuje skrót, żeby tu ruszyć za free i będzie. A, mroczna fala. Kuźwa, jeszcze mroczną falę. Oczywiście gwiezdny podróżnik. Rozstawienie dowolna lokalizacja z cechą ponadwymiarowa. Łowca, wymuszony gwiezdny podróżnik porusza się do dowolnej lokalizacji. Odwróć na stronę zagłady jeden żeton wskazówki, znajdujący się na danej lokalizacji. Umieść go na gwiezdnym podróżniku, albo umieść jeden żeton zagłady na gwiezdnym podróżniku, jeśli w danej lokalizacji nie ma żadnych żetonów wskazówek. Czekaj. Aha, to dopiero jak się poruszy. No to na razie jest tutaj, to potem go będziemy napierdalać. No i pięknie. I pan Banks bada. Czy ma tutaj. Dobra. Dobra, sobie jedną książkę do badania na wypadek. Umie się rozdać to wczesnym drzemie, bo może na końcu domyślę, że to. Dobra. Badamy. Minus jeden. Udało się. Przestrzeń. Zbadana, Roland Banks ma jedną wskazówkę, wraca tutaj i jest wyczerpany. Przestrzeń znika. No i pani Daisy, pierwszym ruchem idzie tutaj i bada. Może coś się zastosować ze swoich. Dobra, bada. Może się uda, może nie. Kurwa. Jeszcze raz mam wybierać. Zero. Udało się zbadać. Pani Daisy zbadała. Ma jedną wskazówkę. Po tym, jak dowolny badacz opuści bezkresny most, umieść jeden żeton zagłady na bezkresnym moście albo odrzuć go. No, odrzucam go, bo nie ma. Pani Daisy wróciła tutaj. Czyli to jest jej dru to był drugi ruch. Ma trzeci ruch. I za pomocą trzeciego ruchu bada, szuka lokalizacji. Rozdarta przestrzeń. Przyda się, żeby pan Banks mógł tam badać. No ale oczywiście musi dobrać kartę spotkania do tego. Odkrycie. Wybierz i wtasuj do twojej talii niefabularny, kontrolowany przez ciebie atut. Aha, ale nie ma, więc nic się nie dzieje. Git. Mroczny, to jest. Jest tutaj. Myślę, że zdarto przez grze. Wymuszony. Koniec rundy myśl jeden, że to zakłada na rozdartej przestrzeni albo ją odrzuć. A, na koniec będę musiał. No to chyba będzie warto.
I tak to poruszyć się do przodu, ta tajemnica, no nie jest lekko. Nie jest lekko. Nie jest lekko, no ale tu nie mogę sobie aż tak bardzo ułatwiać. Trzeba to jakoś przetrwać. Dobra, każdy dostaje. Dobra, teraz jest tak. Badacze się skończyli. Wrogowie. Wrogowie ze swoim kluczem łowca poruszają się. Ten jest łowca. Wymuszony. Gwiezdny podróżnik porusza się do dowolnej lokalizacji. Odwróć się na stronę zagłady, jeden żeton wskazówki znajdujący się w danej lokalizacji i umieść go na gwiezdnym podróżniku. Albo umieść jeden żeton zagłady na gwiezdnym podróżniku, jeśli w danej lokalizacji nie ma żadnych żadnych wskazówek. Czyli on się rusza tutaj, bo jest łowcą, tak? Żeton wskazówki na niego wpada. Cyk. I on idzie. On idzie w kierunku Panny Daisy. Panny Daisy idzie z nią w zwarcie. Nie. A nie, właśnie. Łowca. On idzie w kierunku pana Cho. Aha. I chuj ci w dupę. Wrogowie, każdy potwór znajdujący się i wchodzi z nim w zwarcie. Z pana Cho. I atakuje. I atakuje pana Cho. A pan Cho sobie używa kontry. Widzicie, jak to wymyśliłem? Szybka zagra, kiedy atakuje cię wróg przed rozpoczęciem danego ataku. Walka. Celem tego ataku jest atakujący wróg. Do tego ataku dostajesz plus 2 i jedno obrażenie. Dobra. Minus 1 i tak się udało. Minus 1 i tak się udało, czyli koleś dostaje jedno obrażenie od siebie, jedno ode mnie i drugie ekstra ode mnie. Czyli dostaje trzy obrażenia i dwa psychiczne obrażenia na siebie dostaje. No i jeszcze nie ginie niestety. Bo celem tego ataku jest atakujący wróg, czyli on zadaje jedno obrażenie, więc jedno obrażenie od siebie dostał. Do tego ataku dostajesz plus 2 i zadajesz plus jedno obrażenie. Czyli zwykłe obrażenie dostaje od siebie, a nie plus jedno, czyli jego i swo moje, załóżmy, w kontrze jest tak. Okej, nie ode mnie jedno. No dobra, no, więc ma dwa obrażenia. Frajer. Git. Dobra. To się poruszył. Odświeżamy karty. On się wyczerpał, ale zaraz się odświeżył, więc znowu atakuje, wchodzi w zwarcie z panem Cho. Niefajnie, bardzo nieładnie. Każdy dostaje po jednym żetonie zasobu. Przyda się, bo jesteśmy biedakami. Każdy zostanie po karcie. Jest ok. Jest ok. Hipochondria się panu Cho trafiła. Odkrycie. Dodaj hipochondrię do twojego obszaru zagrożenia. Wymuszony. Po tym, jak otrzymasz jedno lub więcej obrażeń, otrzymujesz jeden bezpośredni punkt przerażenia. I za dwa kosztem dwóch ruchów dostaje. Mogę odrzucić hipochondrię. Trzeba tak będzie zrobić, bo. Tutaj pan dwie wskazówki, więc w sumie spoko. Może sobie hipochondrię odrzucić. Każdy dostał kartę spotkania, każdy dostał dobra, elegancką. I proszę Państwa, mi się jeden żeton zagłady. Są trzy, tu jest cztery, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery żeton zagłady, tutaj mi to porusza się do przodu. Wtasuj stos odrzuconych kart spotkań do talii spotkań. Następnie odrzucaj kartę z wierzchu talii spotkań, dopóki nie odrzucisz lokalizacji. Główny badacz rozpatruje efekt odkrycia danej lokalizacji. Ja jestem potwór, który dostał dwa obrażenia. Frenzel. Weźmy te karty, się kiepsko tasują. Zabezpieczenia na tej krawędzi wszechświata. Nie fajnie. Dobra,
I teraz tak. Tasuj stos odrzuconych kart i teraz odrzucaj, dopóki nie odrzucę lokalizacji. Nie. Lokalizacja i jest. Rozdarta przestrzeń. Jeszcze raz. Roczna fala. Umieść rozdartą przestrzeń w grze. Wymuszony koniec rundy. Umieść jeden żeton zagładę na dobrze. Spoko. Roczna fala. Czyli jest to bezkresny most. Kolejny. Cyk. Bezkresny most. Do wskazówki. Nie ma problemu. Odkryć umieść bezkresny most w grze i stać dwa żetony zasobów. Kto to był? Dejs niech będzie. Cyk. Dwa żetony wskazówki stracone. Rozdarta przestrzeń ma jeden ten. Elegancko. Dobra. I sprawdź dziennik kampanii. Jeśli badaczom nie udało się uratować studentów, odczytaj poniższy fragment. Ale udało się uratować. Ale super. Ale super. Sprawdź, jeśli badaczom nie udało się uratować studentów, odczytaj poniższy fragment, ale ich uratowałem. Nie wiedziałem, że to będzie miało jakikolwiek wpływ. Super. No ale dobra, odczytam i tak z ciekawości. Zauważacie przed sobą jakieś duże. Zauważacie przed sobą jakieś dużego drapieżnika. Jest już parę błędów w tym scenariuszu, widzę. Wygląda obco, ale jednocześnie jest w nim coś znajomego. Zwierzę pędzi prosto na was i przygotowujecie się na odparcie ataku, ale ku waszemu zdumieniu mija was i biegnie w stronę budynku, którego jeszcze przed chwilą za wami nie było. Do akademika Uniwersytetu Miskatonik. Stwór wpada do środka przez frontowe drzwi i po chwili rozlegają się odgłosy paniki, chrzęst łamanych kości i wrzaski bólu. Widzicie? Czyli to się stało, kurde, wtedy. Dlatego to jest, jak to się nazywa, zagubienie w czasie i przestrzeni? No właśnie, niby dzieje się później, ale... To ma wpływ na to, co działo się wcześniej. Niesamowite. Każdy badacz otrzymuje jeden punkt przerażenia, niezależnie od tego, w której lokalizacji się znajduje. No i mamy to. Każdy dostaje punkt przerażenia. I ładnie. Bo te punkty przerażenia są według mnie niepotrzebne w tej grze. Po prostu kompletnie nie zgadzam się z ich polityką. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przemierzając ten wymiar, dostrzegacie przebłyski innych rzeczywistości, sceny z dawnych wspomnień, wizje wydarzeń z ostatnich dni, a czasem nawet rzeczy, których nie pamiętacie, żeby się wydarzyły. Wymuszony. Po tym, jak zostaniesz poruszony do lokalizacji przez efekt karty spotkania, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. Nie wiem, jak te punkty przerażenia działają, ale nie zamierzam sobie jeszcze tak dopierdalać. Pojebało ich z tymi punktami przerażenia. Czy to szaleć można? Dosłownie. Dosłownie szaleć można. To się oczywiście skrót odczerpał się. Dobra, spoko, spoko. Każdy dobiera. Teraz pani Daisy dobiera ta kartę spotkań. Itian, poszukiwacz przygód. Oczywiście. Poszukiwacz gwiazd, przepraszam. I on do Daisy. Nastawienia inny wymiar. Czyli atakuje Daisy, wymuszony Itian, poszukiwacz gwiazd, atakuje badacza, który ma więcej niż 10 kart na swoim stosie kart odrzuconych. Umieść jeszcze jeden żeton zagłady na Itianie, poszukiwacz. Dobra, ale to jakby atakuje, ale no teraz będziemy go lać, dopóki. No nie będzie, nie pozwolimy ci atakować. A już na pewno nie panu Daisy. Pan Cho lokalizację wylosował, więc jest odkrycie. Myślę, że da to przez w grze. Ale te lokalizacje na końcu, koniec rundy, umieść jeden żeton zagłady na ręce, albo ją odrzuć, dobra, będziemy odrzucać. I pan Banks. Rozległa przestrzeń, odkrycie. Jeśli w grze nie ma żadnej lokalizacji z cechą ponadwymiarowa, rozległa przestrzeń zyskuje słowo kluczowe mroczna fala. W przeciwnym wypadku wykonaj test na główkę, gdzie X to liczba znajdujących się w grze lokalizacji z cechą ponadwymiarowa, maksymalnie 5. Za każdy punkt, który test się nie powiódł, porażka, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. No chyba was pokurwiło, że pan Cho ma pan Banks ma nagłówkę dawać, jak on ma 3 główki. Nie ma czym się wesprzeć. Panna Daisy mu da jedną główkę, żeby miał ku 4 i pan Cho mu da 2 główki, jest 6
Niech pan. I pan Roland też ta jedno z trzymaj się planu. Wyczerpujemy, trzymaj się planu. A nie, nie wyczerpujemy się, bo nie używa, tylko używa główki. Dobra, czyli pan Banks ma 5, 6, 7. Lecimy. Zero, udało się. I dobra, wszystko się odszukamy. Dobra, i jest sprawa bardzo skomplikowana. Aha, koniec rundy. Tu koniec rundy, więc ta rozdarta przestrzeń przepada, nie ma problemu. I teraz kolejna runda, jest tutaj spoko, jest sytuacja całkiem wyklarowana. Niby miał fajna gra. Świetna po prostu. Cóż, pan Banks korzysta ze skrótu, biega tutaj do rozdartej przestrzeni i bada to. I bada to w ten sposób. Pan Banks, przepraszam, nie, to nie jego karty. Dodaj sobie jeszcze jedno badanie, 4. No i. Nie, dodaj sobie do badania. Jest spoko, bez dodawania. Jest 0, udało się, zbadał. Czyli ma dwie wskazówki, czyli się uda. Czyli wraca tutaj. Rozdarta przestrzeń przepada. I robimy to w ten sposób, że pan Banks, ryzyk fizyk, naprawdę to jest ryzyk fizyk. Ma dwie wskazówki, więc wydaje dwie wskazówki i porusza się na krawędź wszechświata. Aby poruszyć się na krawędź wszechświata, musisz mieć co najmniej dwa rzucone wskazówek. Badacze znajdujący się na krawędzi wszechświata nie mogą dobierać kart podczas fazy utrzymania. Czy to jest jego. To jest drugi ruch, jeszcze ma trzeci. Cel, jeśli badacz poruszy się na krawędź wszechświata, talia aktów postępuje. Docieracie do niewiarygodnie czarnej pustki i uzmysławiacie sobie, że to miejsce musi być krańcem rzeczywistości. Tej, która jest i tej, która kiedykolwiek będzie. W samym środku widać maleńką szczelinę zawieszoną tuż poza waszym zasięgiem. Kiedy w nią zaglądacie, ku swojemu zdumieniu dostrzegacie szczyt strażniczego wzgórza. W jakiś sposób udało się wam dostać na drugą stronę szczeliny. Teraz musicie znaleźć sposób, żeby zamknąć ją na dobre. Znaczy, że my wszyscy wchodzimy naraz, czy że tylko badacz, który ma dwie wskazówki, może wejść. No cóż, niech będzie w ten sposób. Kolejny akt 3a. Na nieziemskich głazach leżących na ziemi wyryto jakiś rodzaj pieczęci. Gdy się do nich zbliżasz, w umyśle słyszysz głos mówiący w nieznanym języku. I tak, znowu, za ruch akcji. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań, wybierz lokalizację odrzuconą przez ten efekt i rozpatrz jej zdolność odkrycia. Tylko badacze znajdujący się na krawędzi wszechświata mogą jako grupa wydać wymaganą liczbę żetonów wskazówek, aby nastąpić. Czyli tutaj jako grupa możemy wydać wskazówki. Okej. Okej. Czyli on ma jeszcze jeden ruch, tu nie może dobierać kart. A, dobra, bada. Jeszcze raz bada. Ma jeszcze jeden ruch i będzie badał. Zero, udało się, zbadał. Czyli musimy 9 wskazówek wydać tam. Pan Banks zbadał. I to był koniec jego ruchu. Pan Cho. Pan Cho za dużo nie ma do ruchu, do możliwości. Pan Cho atakuje tego frajera. To jest jego pierwszy ruch. Minus 2, udało się i tak. Udało się i tak. A nie, przepraszam, nie udało się. Bo on ma 5. No dobra, na drugi ruch. Leje go. Plus 1, udało się. Koleś zdycha. Koleś zdycha. Odrzucany. On, to był drugi ruch.
No i trzecim ruchem bierze go na siebie. Bierze tego frazla na siebie. Przykro mi. Chociaż, czy ja wiem, czy to jest konieczne? Tak, bierze go na siebie, tego frędza. To był jego trzeci ruch, on jest wyczerpany. Po prostu w ten sposób to musimy zrobić. I pana Daisy, o Boże, co mam zrobić? Jestem taka przerażona. No, jesteś przerażona. Jesteś. Tam Daisy biegnie, jeden pierwszy ruch biegnie tutaj. Drugim ruchem bada. Nie ma dobrych kart, babka. Minus jeden, ale się udało. Spadała. Jeszcze jeden ruch i bada. A przepraszam, on nie wydał tych dwóch żetonów wskazówek, on je cały czas ma. Tylko można się poruszyć, jak się ma dwa żetony wskazówek. Ale numer. Dobra, niech tak będzie. I badę jeszcze raz. Minus jeden, udało się. Miejsce zbadane. Czyli w sumie jeszcze jedną wskazówkę potrzebujemy. Babka wyczerpana jest. Jedną wskazówkę, wejdziemy na kraniec Wszechświata i możemy się bawić. Ale dobra, teraz czas smutny. Wrogowie atakują mściwy. A on jest mściwy. Teraz mi się go nie udało, dlatego. Czyli on atakuje, on go zaatakował. Za dwa, czyli zadał mu obrażenia. I ten. Jeden punkt psychiczny i ten. I teraz będzie atakował. Ale pan Cho używa kontry. Używam kontry. Szybko zagra, kiedy atakuje się przed tego. No i obrywa pan Itian. Zero. Udało się. Zadać plus jedno obrażenie. Itian zadał z siebie trzy. Czyli Itian obrywa trzy obrażenia. Dostaje trzy obrażenia po tym ataku. No i tyle. Ok, tyle Itiana. Wyczerpał się, ale oczywiście wraca do formy. Wszystkie karty wyczerpane się odczerpują, że tak powiem. Brzydko. Każdy zostaje po jednym żetonie, ale badacze znajdujący się na krawędzi wszechświata nie mogą dobierać kart podczas fazy utrzymania, czyli pan Banks nie dostanie karty podczas fazy utrzymania. Niefajnie. Czyli pan Banks nie dostanie. Panienka dostanie. Pan Cho. Oczywiście kolejne osłabienia. Kolejne osłabienie. Odrzuć trzy wierzchnie karty z twojej talii. To nawet. Ach, szkoda tych kart. Szkoda tych kart, no ale trudno. Żeton zagłady. Jeden żeton zagłady. Pani Daisy dobiera kartę spotkań. A, i koniec rundy. Wymuszony koniec rundy, albo umieścić żeton zagłady, albo usuwamy kartę. Usuwamy kartę. I pani Daisy dostaje odkrycie. Jeśli znajdujesz się w lokalizacji z cechą ponadwymiarowa, odrzucasz się i otrzymujesz jedno obrażenie. W przeciwnym wypadku otrzymujesz dwa obrażenia. Zostaje dwa obrażenia? Otrzymuję dwa obrażenia. Za psichuj, okay. Panna Daisy, to jest głupie. Pan Cho, odkrycie. Wybierz i wtasuj do swojej talii niefabularny, kontrolowany przez ciebie atut. Pan Cho nie ma atutu, więc nara. I pan Banks, schody i Gahari. Odkrycie. Omij schody i Gahari. W grze następnie dobierz najbliższą wierzchnią kartę z cechą szaleństwa swojego stosu kart odrzuconych. To trzy wskazówki. Wymuszony. Kiedy miałbyś opuścić schody, wykonać tak zwane. Nie opuszczam ich. Szaleństwo z jego stosu kart odrzuconych. Pan Banks, czy masz pan.
100 skarg orzeczonych tam jakieś szaleństwo. Nie ma. Dobrze. Dobrze. Kolejna runda. Tu nie będzie szału. Pan czona pierdala tamtego cfera. Pełny sukces. Kiedy... Plus jeden. Myślę, że to jest coś zrobionego z pina. O, mogę cofnąć na rękę z wydarzenie z kart odrzuconych, bo jest pełen sukces. Karty wydarzenia. To wydarzenie jest dobre. Ale to jest jeszcze lepsze. Cyk. Pięknie. Ten Itian dostał w papę i idzie w ten. Ciulać się. To był jego pierwszy ruch. Drugim ruchem. Pan Cho przechodzi tutaj używając skrótu. To był jego drugi ruch. A trzecim ruchem, proszę o skupienie. Wybierz innego badacza w twojej lokalizacji. Ty i wybrany badacz dobieracie po dwie karty i otrzymuje się po dwa żetony zasobów. I dzięki temu pan Banks też dostanie kartę zasobu. Karty, przepraszam, wiecie, kartę, bo teraz nie może dobierać. Och, oczywiście dobrą kartę szaleństwa, więc sobie trzy od razu odrzuci z łapy. Mówi się trudno, ale jeszcze dwa żetony zasobu każdy dostanie. Nie ma nic za darmo. I pan B, i pan Cho, to był pierwszy ruch. Drugi ruch. On ma jeszcze trzeci ruch. Trzeci ruch. A trzecim ruchem jest dobór karty. Albo sobie wsadzi coś w łapę. Może? Tak, wsadzi sobie kolta w łapę. Może się przydać. A, prawie na pewno się przyda. To był jego trzeci ruch. I pan Cho jest wyczerpany. Panna Daisy używa pierwszego ruchu tutaj i bada. Minus 2, ale się udało. Minus 2, ale się udało. I mają 9. I tak, tylko badacze znajdujący się na krawędzi wszechświata mogą jako grupa wydać wymaganą liczbę żetonów wskazówek, aby nastąpił postęp talii aktów. Czyli mogą wydać i wydadzą. Panienka ma 9, 4, tu ma 7 i 9. Wszyscy wydali. Akty postępują. Jesteś wycieńczony, nie masz pojęcia w jaki sposób. To jest irytujące, ponieważ raz zwracają się do mnie jako do osoby, a raz jako do grupy. Jesteś wycieńczony, nie masz pojęcia w jaki sposób zamknąć szczelinę. Jest za daleko, by do niej dotrzeć, a wszystko czego próbowaliście nie przynosi efektu. Oprócz tych nieziemskich słów sączących się do waszych umysłów, nie ma tutaj niczego, co mogłoby jakoś pomóc. I wtedy w echu dźwięków wyławiasz znajomy głos i czujesz przemożną potrzebę, aby po nim powtórzyć. Claude Ostium. Na początku tylko szepczesz słowa, bezgłośnie poruszając wargami. W końcu zamykasz oczy, żeby się skoncentrować i echo robi się głośniejsze. Gdy zapadła cisza, otwierasz oczy i nie widzisz nic oprócz atramentowej czerni. Szczelina zniknęła. Usuń z gry krawędź wszechświata. Umieść w grze odłożoną na bok lokalizację rozdarty czas. Czyli to umiesz. Usuwam. Umieszcza. Odrzucam krawędź wszechświata. Ok, odrzucona. Odrzucona, przepraszam. Umieść w grze odłożoną na bok lokalizację. Tylko tak, oni przeszli do tej lokalizacji, czy nie? A to się zaraz okaże. Babka ma jeszcze jeden ruch. I tak. W poszukiwaniu nowej drogi. Nie widząc żadnego wyjścia z tego wymiaru, szukacie jakiejś innej drogi. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań, wybierz lokalizację odrzuconą przez ten efekt i rozpatrz jej zdolność odkrycia. Jeśli każdy niepokonany badacz zrezygnował, talia postępuje? Nie rozumiem. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań. Nie widząc żadnego wyjścia z tego wymiaru, szukacie jakiejś innej drogi. Odrzuć trzy wierzchnie karty stali spotkań, wybierz lokalizację odrzuconą przez ten efekt i rozpatrz jej zdolność odkrycia. Jeśli każdy niepokonany badacz zrezygnował, talia postępuje. Aha, dobra, no jak zobaczmy tę krawędź wszechświata. Rozdarty czas, przepraszam. Rozdarty czas. To, co jest, co było i co nigdy się nie wydarzy.
Widzisz wszystko i wszystko widzi ciebie. Czyli do rozwrotnego czasu można przejść ze schodów Ingharl. Aha. Gdy miałbyś opuścić schody Ingharl, wykonaj test 2 na głowę. Jeśli zakończy się porażką, wtasuj schody Ingharl do talii spotkań, zamiast poruszyć się do twojego pierwotnego celu ruchu. O kurwiczka. Dobra. Czyli my przepadliśmy, jesteśmy w innym wymiarze. Panna Daisy. No tak, jest tak. Umieść w grze odłożoną na bok lokalizację rozdarty czas, ale nie przechodzimy do rozdartego czasu. Czyli ten to znika, wchodzimy tutaj. I co? No i panienka, niech panienka dobierze sobie karty, przyda się. No i panienka jest wyczerpana. Koniec, wrogów nie ma. Każdy zostaje pożyczony ze sobą. No ciekawe. Czyli możemy zrezygnować, ale jak to zrezygnować? Może trzeba zrezygnować, żeby to miało sens, nie? Ale czy jest sens zrezygnować? Szkodzi na gra. Dobrze, też taką rozgrywkę prowadzę raz w tygodniu, bo było przerwane, bo miał części. Dobra. Wszyscy dostali żetony, wszyscy dostali te. Lecimy z tym. Wszystko jest odkryte. Do tego czasu tylko przez schody i chcę, może się poruszać. Tak, dobra. Talia, jeden rzut na zagładę, tam. Talia. Spotkań dla Daisy. Odkrycie. Odrzucę kartę z wierzchu talii. Spotkań, dopóki nie odrzucisz lokalizacji. Dobra. Cyk. 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 Jest rozdarta przestrzeń, mroczna fala, no i gówno, i jeszcze mroczną falę ma. Odkrycie, jeśli znajduje się w lokalizacji z cechą ponadwymiarową, odrzucasz ją i otrzymujesz jedno obrażenie. Albo dwa obrażenia w innym wypadku. No ma dostać teraz dwa obrażenia i ma prawie zdechnąć, tak? No jaki to jest w tym sens? Ma dwa obrażenia. Huch, na pewno i tak nie zabije w taki głupi sposób. To jest głupie. Zresztą ją zaraz zabije, albo ona zrezygnuje. A może właśnie ona może zrezygnować? Ona może zrezygnować jako jedno. O, to jest myśl. Pan Cho. Gwiezdny podróżnik oczywiście się do niego przypierdolił. Rozstawienie dowolna cecha z... Aha, no to nie będzie ta cecha. Tutaj się siedzi śmieć. I pan Banks. Odkrycie, wykonać test 5 na główkę. Za każdy punkt, który test się nie powiedz, porażka, odrzuć wierzchnią kartę swojej talii. 5 na główkę pan Banks ma. A ma 3 główki, panie Banks. Panie Banks, masz jakąś główkę? Jedną główkę przekażesz. Tutaj. Co odsuniemy. Czyli masz już 4 główki. Czy pani Daisy da ci główkę jakąś? Masz 5 główki. I pan Cho. Czy pan Cho ci da jakąś główkę? No, masz już 6 główki. No próbuj. Próbuj, plastusiu. Kurwa, pełna porażka. 5. Czyli tak. Co tu było? Za każdy punkt, który się odrzucił. Tak, kartę. Pan Banks. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oczywiście. 5 kart rzucił. Śmieć. Dobra. Koniec. Faza badaczy. Pan... Pan Cho. Pan Cho?
Niech będzie pączu. Pączu odrzuca się to gówno za dwa ruchy. Kolejnym ruchem biega na schody. Czyli kolejnym ruchem, ale to za darmo jest i stąd chce przejść do rozdartego czasu. To będzie jego ostatni ruch. Wykonuje test na główkę, więc doda sobie główki stąd. Czyli ma już główki 5 i wykonuje test na główkę 2. Pełen sukces. I mogę cofnąć sobie na rękę wydarzenie z kart odrzuconych. A to nie są karty odrzucone, to jest... Trzymaj się planu. Coś popierdoliłem. Pochodnie odrzuciłem, to odrzuciłem. Kurwa mać, wtasowałem sobie w normalne karty, karty, które odrzuciłem wcześniej. Ale zaraz się trafi, spokojnie, zaraz się trafi. To, już mam. Te są odrzucone. No i mam odrzucone. Okej, okay, spoko. Fuh, udało się. Dobra, mogę jakieś wydarzenie sobie cofnąć na rękę, czy mam? Dobra, mam jedno wydarzenie, odrzuciłem sobie na rękę, przyda się. Dobra, udało się i przyszedłem do rozdartego czasu. Wydaj dwa żetony wskazówki, rezygnacja. Udaje ci się znaleźć nową ścieżkę i masz nadzieję, że prowadzi ona w bezpieczne miejsce. Czyli tu są dwa żetony wskazówki na badacza. Czyli trzeba będzie tutaj badać. Będzie badać, badać, badać. Czyli tu trzeba zrezygnować. Ja pierdził, ale numer. Dobra, czyli on już się wyczerpał tutaj. Pana Daisy też biegnie tutaj. Tu już drugim ruchem będzie ryzyko. Nie ma już tego. I biegnie tam. Tak, czyli może doda sobie jedną główkę. Przeznacz tylko do testu umiejętności ze zdolności wydrukowanej na karcie scenariusza. Na karcie scenariusza. Dobra. No i jeszcze jak się uda. Ma cztery główki, ma teraz cztery główki, jak się uda, to jeszcze żadne wskazówki stąd zgarnie. Zero, udało się. Jeszcze ma żadne wskazówki stąd, zgarnęła i przeszła. To był jej drugi ruch i trzecim bada oczywiście. Plus jeden zbadała. Spadała panienka. I teraz będzie mogła zrezygnować, ale ona się już wyczerpała. I pan Banks oczywiście wbiega tutaj i musi przeskoczyć. Nie ma jak sobie pomóc żadną kartą. Dobra. Próbuj. Hopie. Zero, udało się, kurwa. Przebieg, wybieg stąd, ja pierniczę. To był jego drugi ruch i trzeci bada. Nie. Wciska sobie w łapę automatyczną 45. Przyda mu się. I to był jego trzeci ruch. Dobra, ruch łowca, dowolna lokalizacja, idzie sobie, jeden żeton wskazówki, stąd przechodzi na tu. Łowca, gdzie jest zabrany, będzie dowolna łowca. Do dowolnej lokalizacji, czyli niech będzie wchodzi tu.
wchodzi tutaj, tak? I to będzie niefajnie, bo to się tu capnie. Dobra. Idzie do dowolnej lokalizacji, czyli atakuje, wchodzi do dowolnej. To jest dowolna, wchodzi w kontrę z panem Banksem. Wchodzi z panem Banksem, ta wskazówka przechodzi tutaj na niego jako ten zagrożenie. To jest cech i atakuje, a pan Banks robi mu kontrę. No. 4. 4 i dokłada sobie coś z łapy. To sobie dokładam. No. Plus 1. I jeszcze ktoś mu pomoże, pewnie czemu pomoże. A czemu nie? Ta kurna, i jeszcze mu pomoże takim czymś. Nie, dobra, nie będzie to. Dobra, dostaję mu też jeden. A, te karty nie potrzebne, wrzuciłem, dobra. Czyli ma, dobra. Ma 6. Pewien sukces. Czyli ma 6. Czyli celem tego ataku jest atakujący wróg. Anulowana, tak? Czyli on sobie dostaje jedno obrażenie. No i git. Dostaje jedno obrażenie, a to jeszcze nie koniec. Każdy dostaje poza sobie. Każdy dostaje po karcie. Przykro mi to powiedzieć, ale wszystkie karty się, że tak powiem, odtapowują. No i co smutne jest, i już mówiłam, co jest smutne, żeton zagłady i zagłada postępuje. Wszystkie trzy żetony zagłady są odrzucane. Wtasuj stos odrzuconych kart spotkań do talii spotkań, następnie odrzucaj karty z wierzchu talii spotkań, dopóki nie odrzucisz lokalizacji. Główny badacz rozpatruje efekt odkrycia danej lokalizacji. Jakieś lokalizacje jeszcze? A nie, wtasuj, trzeba było wtasować. Dobra, wtasujmy. Jest lokalizacja jedna. Pryzmatyczna kaskada. Odkrycie umieść pryzmatyczną kaskadę w grze i odrzuć losową kartę z twojej ręki. Czyli pani Daisy odrzuca losową kartę z jej ręki. Wymuszony potem. Dobra. Odrzuca. Trudno. Okej. Okay. Przedziera się. Bez względu na to, z którą stronę ruszycie w tym wypaczonym wymiarze, na horyzoncie zawsze majaczy ten sam złowrogi kształt. Na początku wyglądał jak dysk, jak czarny księżyc z mnóstwem wijących się macek. Wraz z upływem czasu widzicie jednak, że ten kształt cały czas się rozrasta. Wymuszony, potem jak zostaniesz poruszony do lokalizacji przez efekt karty, zapytałem, czy muszę do przerażenia. Cały czas nie wiem, o co to chodzi, ale pieprzy się. Jest jakieś wybrane. Dobra, Daisy. Karta spotkania. Zagrożenie, odkrycie. Wybierz jeden z następujących rodzajów kart, atut, wydarzenie lub umiejętność. Każdy gracz musi rzucić z siebie, ze swojej ręki, te gówna. Czy to umiejętność? Dobra, wszyscy rzucają umiejętność. Dobra. Teraz pan Cho. Za zasłoną mroczna fala.
Jeśli na Twoim obszarze zagrożenia nie ma żadnej kopii zasłoną, umieść zasłoną, że na Twoim obszarze zagrożenia. Aha, Ancho. Dobra. To jest niefajne. I mroczna fala. Już było. O zagrożenie. Musisz wybierz jedno. Dobrać dwie karty i umieścić na obecnej tajemnicy dwa żetony zagłady lub otrzymać dwa punkty przerażenia. Dwa punkty przerażenia. Do. I pan Banks. Odkrycie. Odrzuć te karty z wierzchu talii spotkań, dopóki nie otrzymasz, nie odrzucisz lokalizacji. Rozpatrz efekt odkrycia danej lokalizacji. Lokalizacja na scenie. Porusz się na nią. O, to już jest niefajne, bo to będzie Banks. Jest. Pryzmatyczna, pan Banks, słyszeć, nie? Umieść pryzmatyczną kaskadę w grze i odrzuć losową kartę z twojej ręki. Pan Banks jeszcze odrzuca kartę ze swojej ręki losową. Dobra. Pan Banks nie wiem, jak on wróci, ale pan Madejski się na pewno teraz podda. Okej. Pan Nadejsi się poddaje. Pan Nadejsi się poddaje? Na dwa żetony wskazówek. Pan Nadejsi dobiera. Pan Nadejsi używa asystentki. Jak pan asystentka wejdzie, dobieram dwie karty. Dobrałam dwie karty. Kurwa. Jeszcze dobra podążającą istotę. Tylko posiadacz. Owca. Lokalizacja najdalsza za tobą i podąża za tobą. Spoko, podąża za tobą, ale pan na Daisy wydaje dwa żetony wskazówek. Rezygnuje. I podążająca istota też. Tyle było z niej. Pan na Daisy zrezygnowała. Nie ma jej w grze. Pan Roland Banks. Pan Roland Banks strzela do tego śmiecia z 35. Zero, udało się. Dostał. I ginie. O, ginie goś, koleś. Super. Super, a to był jego pierwszy ruch. Drugi ruch jest. Tak, pryzmatyczna kaskada, ma trzy wskazówki i za bardzo ciężko się nią poruszać. To ta rozdarta przestrzeń już przypadła. Tutaj też są trzy wskazówki. I on idzie do schodów. To jest jego drugi ruch. I trzecim ruchem próbuje się tutaj dostać. Oczywiście, że się próbuje tutaj dostać. I oby mu się udało. Zero, udało mu się. A to był jego ostatni ruch. No i pan Cho mówi. Pan Cho używa zasobu. Dostaje zasobu. Za resztę zasobu wydaje. Grety Wagner kładzie u siebie na swoją przestrzeń. Po tym jak pokonasz wroga, wyczep spoko. Jeszcze posiedzi z panem Cho, z panem Banksem i spróbuje mu pomagać. Dostaje plus jeden do badania. No i bada. Bada to miejsce. Teraz muszę się jakoś trzymać razem. Głównie. Zero. Udało się. Spadał. Lokalizacja, ale też już jest wyczerpany. Kurczę, jest wyczerpany. Bardzo, bardzo ciężkie to jest.
I pani Daisy już nie ma. Wrogów nie ma. Każdy zostaje pożytanie ze sobą. Pokażę cię. Odstawiamy. Jeden, że to zagłady. Pan Banks. Odkrycie. Wykonaj test 5 nagłówki. 5 nagłówki. Pan Banks. Ma 3 główki. 4 główki. Czy pan czemu może? Ma 5 główki pan Banks. Próbujmy. Próbujmy. Nie zawiedź. Minus 1. Czyli zrzucę tylko jedną kartę. I pan Cho. Talia spotkań. Itian poszukiwacz gwiazd. Mściwy. Itian poszukiwa inny wymiar. Rozstawienie inny wymiar. Mściwy. Wymuszony. Itian poszukiwacz gwiazd. Atakuje badacza, który ma najwięcej. Dobra. Musimy się skupić panie Banks. Na badaniu. Zagraj tylko jako twoją pierwszą akcję. Odkryj jeden żeton wskazówki w swojej lokalizacji. Zamiast tego dwa żeton wskazówek, jeśli w danej lokalizacji znajduje się wróg. Ta akcja nie wywołuje ataków towarzyszących. Pan Banks to zagrywa za dwa. Ja odkrywa jeden żeton wskazówki. I bada jeszcze raz. Pierwszy ruch. Zero. Udało się zbadać. I drugim ostatnim ruchem rezygnuje. Przykro mi, co? Mam nadzieję, że jakoś dasz radę. No kurwa, ja też mam nadzieję, że jakoś dam radę. Niech pan Banks rezygnuje. I pan co? Ma 3 do badania. Ma już 4 do badania. Ma 5 już do badania. Nie, ma 3 do badania z Gretą, ma 4 do badania. Minus 1, udało się. Pan Banks. I pan Banks też rezygnuje. To był drugi ruch, czyli on ma jeszcze trzeci. Cel. Jeśli każdy niepokonany badacz zrezygnował, talia postępuje. Kuźma mać, ale akcja. Dostrzegacie szlak, który wygląda trochę znajomo i postanawiacie ruszyć tą drogą. Udało się wam ukończyć zadanie i dopiero teraz z całą mocą dociera do was fakt, że skoro szczelina została zamknięta, być może już nigdy nie ujrzycie domu. Perspektywa pozostania na wieczność w tym wymiarze jest przerażająca. Więc czym prędzej przechodzicie przez bramę wiodącą do ogromnego korytarza. Otwieracie wilgotne drewniane drzwi i stajecie w strugach deszczu pod ciemnym niebem. Glina zamienia się w żwir, później w marmur, w stal, w trawę. Wędrujecie przez niezwykle rozległą łąkę, przez gęsty las i w końcu dopada was zmęczenie. Nie macie już energii ani sił, żeby iść dalej. Padacie wyczerpani. Zakończenie 1. Przed rozpatrzeniem jakiegokolwiek innego zakończenia, jeśli co najmniej jeden badacz został pokonany, pokonani badacze otrzymują najpierw fragment pokonany badacz. Tak, i wszyscy pokonani badacze zostaliby zabici. Zakończenie 1. Leżysz na plecach. Tak. Leżysz na plecach na wilgotnej trawie i wpatrujesz się w nocne niebo. Jakimś cudem znów jesteś na szczycie strażniczego wzgórza i nie możesz sobie przypomnieć, jak tutaj trafiłeś. Rozgwieżdżone niebo zapiera dech w piersiach. Mijają sekundy, minuty, godziny. W końcu pojawia się grupa mieszkańców. Danuś i ktoś podaje ci rękę, żebyś wstał. Co się stało? Co tutaj robi ta? Dopytują się z przestrachem i zaciekawieniem. Nie możesz znaleźć słów, którymi można opisać to, co stało się po drugiej stronie portalu, o ile to naprawdę się wydarzyło. Nie ma żadnego śladu po secie, biszopie i stworach, z którymi walczyliście. Tak samo jak i po bramie do innego świata. Jednak za każdym razem, gdy zasypiasz, nawiedzają cię sny i w snach wszystko powraca. Zanotuj w dzienniku kampanii, że badacze zamknęli szczelinę w rzeczywistości. Badaczom nigdy nie udało się otrząsnąć po tym, co ich spotkało. Podczas pobytu poza znaną rzeczywistością, dlatego każdy badacz doznaje dwa punktów traumy fizycznej i 2 punkty traumy psychicznej. Dobra, będziemy je leczyć w psychiatryku.
Każdy badacz zdobywa punkty doświadczenia w liczbie równej łącznej wartości zwycięstwa X wszystkich kart z puli zwycięstwa. W związku z tym, że udało się Wam uchronić przed świat przed rozdarciem, każdy badacz otrzymuje 5 dodatkowych punktów doświadczenia. Badacze wygrywają kampanię. No dobra, wygraliśmy. Fajnie. Cześć.